Już niedługo mija 10 lat od upadku banku Lehman Brothers, który był symbolem ostatniego kryzysu. Natomiast symptomy kryzysu widzieliśmy już w 2007 roku, w marcu, kiedy spekulowano o bańce na rynku amerykańskich nieruchomości. Dzisiaj widzimy podobne zagrożenia w kontekście rosnącego zadłużenia w Stanach, w Europie, tak samo u nas w Polsce. Wskaźniki zadłużenia niestety rosną. W 2008 roku dług prywatny firm i państwowy wynosił 200% w stosunku do PKB. W tym roku jest to już 250%. Zadłużenie amerykańskie, dług Amerykanów wynosi w tym momencie 12,7 bilionów dolarów. Jest to rekordowy wynik. Podobnie w Europie, w Wielkiej Brytanii czy Szwecji zadłużenia osiągają rekordowe poziomy. W tym momencie przekraczają 85%. W Kanadzie jest to już ponad 100% PKB. W przypadku Polski zadłużenie rośnie niestety szybciej niż nasze PKB. W 2017 roku zadłużenie sektora prywatnego i firm wynosiło 79%. W 2006 ten sam wskaźnik wynosił 47%. Zarówno osoby prywatne, jak i firmy nie mają wpływu na to, czy kryzys będzie, czy nie. Natomiast powinniśmy się do niego przygotować. Jako osoby prywatne powinniśmy pamiętać o tym, że w swoim portfelu warto mieć aktywa, które są bezpieczniejsze oraz bardziej płynne. Taką bezpieczną przystanią dla instytucji i dla osób prywatnych mogą być m.in. metale szlachetne typu srebro czy złoto, czy waluty, zdywersyfikowanie walut, na przykład kupno dolara, euro, franka szwajcarskiego.